Witam wszystkich serdecznie. Jedziemy z centrum na Chełm. Skręcamy w prawo na skrzyżowaniu ze światłami. Skręcamy w lewo. Ze światłami będziemy skręcać w prawo. W skrzyżowaniu ze światłami będziemy skręcać w lewo, dlatego musimy zmienić pas. Należy upewnić się, czy nie jedzie tramwaj. Uwaga na podwójną ciągłą linię, żeby nie najechać. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Jedziemy starą drogą na Chełm. Jest wąsko, dużo zakrętów i mocno pod górę. Zajechać powoli i na drugim biegu.
skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Na następnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Miejsce już znacie z poprzedniego odcinka, jedziemy drogą jednokierunkową i uwaga, za skrzyżowaniem droga będzie dwukierunkowa. Na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Rondo opuszczamy drugim zjazdem. Kolejne rondo opuszczamy trzecim zjazdem. Zaczyna się dość stromy zjazd i będzie ograniczenie do 30 km na godzinę. Najlepiej zwolnić hamulcem do prędkości 30 km, rzucić drugi bieg, puścić sprzęgło i nie dawać gazu. Hamujemy w ten sposób silnikiem, to powinno wystarczyć. Jeśli pojazd dalej się rozpędza, można pomóc sobie hamulcem. Na najbliższym skrzyżowaniu będziemy skręcać w prawo. Uwaga, wjeżdżamy do strefy zamieszkania. Pamiętajcie o prędkości maksymalnie 20 na godzinę. Jest obustronne zwężenie jezdni i musimy ustępować tym, co jadą z przeciwka.
skręcamy w lewo na most. Mamy nakaz jazdy w prawo. I dalej prosto w kierunku Orunia.